jeszcze jeden wierszyk w dniu dzisiejszym. Słuchajcie. Ptasie plotki. Kiedyś czytałam ptasie radio. Dziś przeczytam wam ptasie plotki. Słuchajcie. Oczywiście długim dzieciom z tego zbioru. Przyszła gąska do kaczuszki. Obgadały kurze nóżki. Do indyczki przyszła kurka. Obgadały kacze piórka. Przyszła kaczka do perliczki. Obgadały dziób indyczki. Kaczka kwacze. Wykwakała kaczce kaczka, co gęś o niej nagadała. Na to rzekła gęś, że kaczka jest złodziejka i pijaczka. O indyczce zaś pantarka powiedziała, że plotkarka. Teraz bójka wśród podwórka, że aż lecą dzieci kurze piórka. To niesamowite, jak te wszystkie zwierzątka domowe i ptactwo, jak one lubią o sobie opowiadać. Tak, niesamowite. A i wreszcie do czego doszło, jak widzicie, do kłótni, tak, do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. I po co? To nie było potrzebne, prawda? Czy też tak sądzicie? Czy opowiadacie złe rzeczy o innych, o kolegach, o koleżankach? Zapytajcie siebie we własnym serduszku. Myślę, że to nie jest najlepszy sposób na dobre relacje z naszymi kolegami, koleżankami, sąsiadami. Myślę, że nie powinniśmy w ten sposób się zachowywać. Taka jest moja propozycja, dzieci, i taka sugestia. Nie opowiadajcie złych rzeczy o kolegach i koleżankach. Nie opowiadajcie, dlatego że to jest bardzo nieładnie i to na pewno nie buduje między wami dobrych, miłych relacji, takich stosunków. A przecież warto jest żyć zgodnie, szczęśliwie. Poza tym musicie o tym wiedzieć, że taka plotka, czyli jak ktoś o kimś opowiada złe rzeczy, to ona jest tylko plotką. Naprawdę. To jest tak, że nie ma naprawdę niewiele z tej plotki, to jest prawda. Nie ma w tym krzty prawdy. Oto takie gadanie. Wystrzegajcie się tego. Do zobaczenia, dzieci.